pan ocenia doniesienia medialne w sprawie powrotu pana Misiewicza do MON? No, szokujące i skandaliczne, ponieważ po pierwsze, czy ta pazerność pana Misiewicza powinna go skompromitować na stałe i powstrzymać pana Macierewicza przed zatrudnianiem go gdziekolwiek w ministerstwie. A po drugie, jak słyszę, że ma zajmować się tropieniem medialnych spisków przeciwko swojemu szefowi, bo tak słyszałem i obawiam się, że to nie jest żart, no to, jak mówię, ta pierwsza część jest jakby oburzająca, ta druga część, ten drugi powód jest kompromitujący. Czy wie pan, kto może stać za powrotem pana Misiewicza? Jak pan to ocenia? Jestem przekonany, że stoi szef resortu, pan Macierewicz, który obdarzył pana Misiewicza nie tylko ogromnym zaufaniem, o czym mówił, ale jakiegoś rodzaju miłością ojcowską, nie wiem jaką, nie wnikam, zachowuje się po prostu nieracjonalnie w przypadku tego pana. Czy zapoznał się już pan z trzema projektami nowych ustaw dotyczących frankowiczów? Tak, mam zamiar wziąć udział w debacie w imieniu Koła Europejskich Demokratów. Żaden nie jest dobry. Ale najgorsze jest to, że poważni politycy, albo dzisiaj powiedziałbym najważniejsi urzędnicy państwowi, jak prezydent Rzeczpospolitej oraz premier polskiego rządu, stali się więźniami swoich nieodpowiedzialnych obietnic z kampanii. I dzisiaj muszą dokonać wyboru pomiędzy spełnieniem nierealistycznych obietnic sprzed roku. Ostrzegaliśmy, ja również, w kampanii wyborczej, że to, co obiecują, jest nie do zrealizowania. Alternatywa jest, albo będą spełniać ze szkodą dla państwa polskiego, z ryzykiem bankructwa polskich banków, a być może nawet i całego systemu naszego finansowego, czyli destabilizacją i chaosem, który raz przeżyliśmy na początku lat 90. i myślę, że większość Polaków pamiętających tamte czasy nie chciałaby powrotu do tego okresu prawdziwego kryzysu finansowo-ekonomicznego, albo muszą wybrać między taką perspektywą, takim ryzykiem, albo narażeniem się na ocenę, że byli wyborczymi oszustami. Więc myślę, że to drugie jest bliższe prawdy, że jednak do tego pierwszego nie dojdzie, ale niech płacą cenę ci, którzy kłamią. Mój projekt byłby taki, jaki był złożony przez pana prezydenta Komorowskiego w 2015 roku, a odrzucony głosami PiSu i niestety również wówczas niemądrego SLD. Czyli projekt, który rozkłada odpowiedzialność za wyjście z problemu nadmiernego zadłużenia pomiędzy banki a kredytobiorców, ponieważ przerzucenie tego tylko i wyłącznie na jedną z tych stron jest nie do udźwignięcia, nawet przez banki, nie mówiąc już o kredytobiorcach. Czyli znalezienie takiego złotego środka, tak? Generalnie cała polityka europejska, tego się nauczyłem przez 10 lat w Parlamencie Europejskim, polega na szukaniu złotego środka, na szukaniu kompromisu. Kompromis ma wiele zalet i jedną wadę. Zazwyczaj nikt nie jest z niego zadowolony. Każdy chciałby mieć 100% dla siebie, ale 100% dla siebie oznacza zero dla partnera, konkurenta, tego drugiego. Więc kompromis jest lepszy niż takie zero-jedynkowe sytuacje, bo wtedy zawsze ktoś jest poszkodowany. Ktoś jest usatysfakcjonowany, ale ktoś jest poszkodowany. I gdyby to były jeszcze prezesi banków albo banki same w sobie, ale to są klienci banków, bo banki obracają pieniędzmi ludzi, nie bankierów. I nie swoimi. To są pani moje pieniądze zdeponowane w banku, które są wypożyczane innym na warunkach, które w zasadzie powinny być wypożyczającemu znane. Rozumiem, że w tym przypadku był taki rodzaj fascynacji tanim kredytem frankowym. Sam pamiętam kolegów, którzy brali kredyty we franku i mówili, że zaciąganie w złotówkach, tak jak ja w tamtym czasie, to jest frajerstwo z mojej strony. Dzisiaj okazuje się, że to nie ja, tylko oni.
przepraszam, tak powiem, okazali się frajerami. Dziękuję za Pana zdanie i za tą szczerą wypowiedź. Dziękuję.